Dusza, nie daj tu plaku. Ja trzymasz. Kocham ta dusza. Ja cię kręcę. Utrzymasz. Śliczny ptaszek. Krzyczny łotek. Kocham ta dusza. Nie daj tu plaku. Ja trzymasz. Kto weźmie takiego ptaszka do domu, musi zdawać sobie z tego sprawę, że oprócz stosunkowo niewielkiej kwoty wydanej na zakup tejże papuszki, jest również zobowiązany do zapewnienia jej właściwych warunków, czyli klatki, która jest często wielokrotnie droższa od samej papugi, wyposażenia, odpowiedniego pożywienia, a również opieki weterynaryjnej. A tutaj, niezależnie od wielkości papugi, te koszty są bardzo porównywalne. Bardzo ważne jest, aby pomieszczenia, czyli klatki, w których będą te zwierzęta w czasie, kiedy nie możemy zapewnić im bezpośredniej opieki, odpowiednio dużych rozmiarów. Dużych, to znaczy nie może to być taka malutka klatka, jaką często używamy w przypadku na przykład kanarka. One muszą w tej klatce troszeczkę sobie polatać. W przypadku papug falistych i nimf, a więc papug długoogonowych, muszą mieć one możliwość zamontowania przynajmniej dwóch rzepdzi równolegle, umożliwiających swobodne przefruwanie ptaków z jednej na drugą. W przypadku nierozłączek, a więc papug krótkoogonowych, które częściej się wspinają niż latają, klatka nie musi być aż tak szeroka, ale dobrze, aby była większej wysokości i umożliwiała ptakom przemieszczanie się w pionie z góry na dół i z dołu do góry. Pochodzące z Australii, nimfy i papuszki faliste to typowe tak zwane trawożery. Ich ulubionym przysmakiem są nasiona traw, dostępne u nas w okresie letnim. Takie właśnie trawy, a raczej koszyczki nasienne traw podawane w takich wiązkach papugom, to ich największy przysmak, jeżeli chcemy naszemu pupilowi sprawić radość. Pamiętajmy też jeszcze o jednej istotnej rzeczy, jeśli chodzi o żywienie tych ptaków. Same mieszanki ziaren to pożywienie zbyt ubogie. Jeśli nie będą od wczesnej młodości otrzymywały dodatkowo warzyw i owoców, to w okresie późniejszym będą jadły wyłącznie ziarna, a to będzie powodowało nie najlepszy stan ich zdrowia. Dlatego bardzo istotne jest podawanie im od wczesnej młodości pokarmów bardzo zróżnicowanych. Zawsze podkreślam, że choć to są papugi tanie, powszechnie dostępne, jednak jeśli decydujemy się na zakup takiej papugi, musimy wiedzieć, że są to zwierzęta o bardzo wysokim poziomie rozwoju emocjonalnego. I w związku z tym, to nie może dojść do sytuacji, że przez cały okres swojej dziennej aktywności papugi te będą w samotności w pustym pokoju. Te, choć małe papuszki, to jednak jeśli chodzi o poziom relacji z ludźmi, to jest on na takim samym poziomie jak w przypadku wszystkich innych papug. Dlatego decydując się na taką papugę, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że musimy zapewnić im bardzo dużo ciepła, takiego rodzinnego, które to właśnie jest im nieodzownie potrzebne. Muszę iść do pracy. Chodź. Tym niemniej jednak bardzo istotne jest odpowiednie wychowanie. Dlatego, że jeśli ptaki te przyzwyczają się do tego, że swoim głośnym zachowaniem będą mogły w korzystny dla siebie sposób wpływać na zachowania opiekunów, będą ten swój, no może niezbyt taki głośny, jednak jeżeli będzie często używany, to nieprzyjemny głos wykorzystywać w celu sprowadzenia swoich opiekunów na przykład z drugiego pokoju. Dlatego w pierwszych tygodniach opiekun musi zacisnąć zęby i po prostu nie wracać do czasu, aż ptak uspokoi się, wyciszy i dopiero wtedy może się pojawić w polu jego widzenia. W przeciwnym wypadku papuga jest przekonana, że swoim głośnym zachowaniem spowodowała korzystne dla siebie zachowania opiekuna. I ona to będzie potem bardzo wykorzystywała. Stanie się papugą bardzo głośną, która swoim zachowaniem będzie chciała wymusić zachowania swojego opiekuna. Mimo całego ogromu uczuć, którym będziemy ptaszka darzyć, nie możemy zaspokajać wszystkich jego zachcianek. Daj tu plaka! Jaki to ten kuzak! Daj tu plaka! Jak się masz? Ja cię kręcę!